Dzień dobry, cześć i czołem, witam was serdecznie, mistrzowie, co no, witajcie w kolejnym odcinku Drewnianego Przedszkola. Szok, niedowierzanie, jednak się pojawiło, a jednak są chętni patroni, którzy wspierają kanał i dzięki temu jest Drewniane Przedszkole. Po lewej stronie w kolorze czerwonym jest Ownynator, jego przynikiem jest Kalek, z tego co mi wiadomo, jest to poziom... Jaki to jest poziom? To jest poziom Golda, dobrze mówię? Tak, to jest poziom Golda, więc będziemy się złocić. Na złoto będziemy tutaj sobie, moi mili państwo, grać. No i dobra, zobaczmy, co się będzie ciekawego nam działo w tym TVT. Ja lubię oglądać TVT, bo sam gram Tyranem, chociaż moje TVT to jest jak 60% wygranych. Na Zerga mam 51-52, na Tosa mam taki problem, mam 30, ale to i tak jest dobrze, bo na Tosa swego czasu miałem całe, proszę państwa, 20-25%, tak max. Ale odkryłem, no, muszę naprawdę pozbyć się tego, bo zapominam. No, czemu ja cały czas o tym zapominam? Tego to ja nie wiem, ale wiecie co, może niech to sobie oni tutaj jadą i ja w tym czasie spróbuję to usunąć. Może będę pamiętał, może da się usunąć. Zobaczymy, StarCraft, wchodzimy tutaj. Interface, jest logo, mod, pack, delayed, jest, nie dałem. Spróbuję ponownie później, jak wyjdę z tej gry. No i dobra, lecimy, proszę państwa. Co tu się ciekawego dzieje? Jeden gaz jest, do tego wszystkiego Raksy się pojawiły po jednej stronie, po drugiej stronie mam też Raksy. Pojechała już SCV-ka i czeka i będziemy mieli tutaj, no, biorąc pod uwagę, że Raksum, stracona jednostka, czy ja dobrze widzę? Czy on kogoś zabił? On zabił jedną SCV-kę. Boże, jakie to było piękne. Przepraszam, tego nie pokazałem, ale SCV-ka została zabita. Nie powinienem się z tego śmiać, bo sam teraz z tej jednostki, ale... biorąc pod uwagę, że jest to drewniane przedszkole, to haha, że z tego powinienem się zaśmiać, haha, i mamy już proxy ekspansję pod bazą Terrana. No, to jest bardzo ciekawa sytuacja, pytanie, czy będzie chciał stąd wydobywać, czy będzie coś innego robił. Zwykle, jeżeli się robi chowa się ekspy, no to tak... nie aż tak bezpośrednio przy przeciwniku, bo ten jak będzie leciał górą, na przykład medivacami, to może coś się złego stało. To nie będzie proxy ekspansja. To nie jest proxy na zasadzie, że będzie chciał tutaj wydobywać. O nie. Proszę państwa, nie. Przeciwnik natomiast po drugiej stronie, jak widzimy, w ogóle APM-y szalejąco, nie? Bo na niższych ligach to się spamuje APM-ami i się szaleje. Się jest Uber. Raksy jedne, drugie, podwójny gaz, bo jak wiem doskonale, podwójny gaz jest potrzebny na to, żeby robić eksport. Eksportujemy gazy, bo dzięki temu, że eksportuje gaz, to człowiek jest szczęśliwszy, może zarobić dodatkowe pieniążki, potem na emeryturę jest, zobaczcie jak Norwegia odkłada. I tutaj tak samo, Ownynator odkłada pieniądze dla swoich tutaj no, obywateli. Gaz sprzeda nadwyżkę i rozdzieli to w specjalnym funduszu, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o Kalek, no to troszeczkę to chyba będzie kaleczył rasę terańską, ale to za chwileczkę zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. I już jest. Kto wie, co się dzieje? Halo, szkoła! Łapka do góry, kto wie, co się dzieje? Tak, to się dzieje, to co myślicie, że się będzie działo za chwileczkę. I jeszcze tego faktorka się pojawiła. To powiem może tak. Między nami jaskiniowcami, że to powinno być dosyć łatwe do Ownynatora do ogarnięcia, z czego, że pewnie byłoby fajnie, gdyby już faktorka była i miałby już w produkcji pierwsze siege tanki, ale po prostu przeciwnik wyląduje i teraz czeka pięknie, cudownie. Teraz czeka, aż planetarka skończy się robić, albo na przykład ściągamy wszystkie SCV-ki, które mamy, żeby to zaatakować i to niszczymy. Albo czekamy, aż się skończy, podnosimy budynki, przenosimy się w inne miejsce, prawda? No, tak to powinno wyglądać. Skautujemy, na tutaj się nic złego nie dzieje, przeciwnik natomiast zbiera dalej minerały. Mógłby sam faktorkę oczywiście sobie postawić, bo na to gaz, wszystko, kontynuować tą akcję, ale on widzi tylko to. On widzi tylko i wyłącznie tego orbitała zmieniającego się w planetarkę. Swoją drogą, używałem tych skinów, bo to są skiny z najnowszego Warchesta, ale... oho, podnosi się, o jak się podnosi, ale odpuściłem sobie przede wszystkim z tego powodu, że robiłem zbyt dużo błędów i... o, teraz powiem taki dźwięk płyty, zatrzymując się. Proszę, co tu się właśnie odpierdzie tego Leeuwa? Dlaczego on pozwolił skończyć się na tej planetarce? Do tego wszystkiego, dlaczego robi Marinesa zamiast Marudera, który więcej obrażeń zadaje jednostkom, budynkom ogólnie rzecz ujmując? Sprawdźmy, jak to będzie dalej wyglądało, czy jakiś masterplan jest, może jakieś proxy postawić, zaatakować bazę przeciwnika. Nie, on po prostu sobie grzecznie stoi, więc mam wrażenie, że będzie... i jeszcze SV-ka skończyła się robić więcej i będzie dochodziło oczywiście do naprawy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało, czy będzie na przykład naprawił swojego orbitala, czy na przykład go podniósł, odleciał w inne miejsce, armii trochę ma, gdyby tą armią teraz ruszył, zaatakował przeciwnika, to pewnie miałby wygranko tak zwane. Dobra, ale nie, on bierze armię, będzie atakował. Pamiętajmy, że jest jak splash damage na planetarkach i
Tak, ten sprężam ewidentnie zadziałał. Mina sobie czeka, bo no, mina się tutaj przydała. Dobra, będziemy mieli wymianę, za szybciutko czas na syczanka. Będzie syczank, będzie łatwiej. SCV-ki muszą uważać, żeby ta mina podejrzała. Przy czym ta mina nie zabije. Zabije jedną jednostkę i parę rani. Zabiła jedną jednostkę i parę raniła. Nie. Ojej, no to żeś sobie podjechał teraz i proszę bardzo, masz. Masz za karę. Żeby było zabawnie. No i dobra. 23 zabite jednostki. Proszę bardzo, siege tank jeszcze nie jest robiony, bo gazu brakuje. No tak, to ma 100% sens. Gazu nie ma. Kolejna mina się przekopuje. Po co? Patrz na to, co się dzieje. Proszę ciebie, podnieś to, bo gdzieś na świecie umrze jakaś mała wróżka. I co wtedy? Jak umrze wróżka jakaś mała gdzieś? Dobra, podniósł, ogarnął się. Trzeba będzie klaskać, żeby ją ratować. No te nie do końca się udało, widzimy, że zabite. Dobra, spokojnie, jedna mina, druga mina. Znowu podejście i mamy już 28 zabitych jednostek. Piękna sytuacja, Strichang w końcu się pojawi. Będzie można zaatakować i to zniszczyć. Pamiętajmy o tym, że ma tą XP jedną, ma tą XP drugą. Mógłby muły tutaj rzucać, byłoby fajnie. Cały czas miny przesadzane są i obrywa. Podwójny eBay, bo to było bardzo ważne w momencie, kiedy wchodziło do ataku. Dobra, uwaga, przesadzona i zaatakował. Zobaczmy, że jest na tyle blisko, że przeciwnik... A, dał radę zniszczyć tą jedną minę. A, oczywiście Marynsy giną. Zobaczmy ilość straconych. 23 jednostki zabito. Tej ja chciałem zauważyć. Dobrze, bardzo mądrze, ale przynajmniej atakował SCV-ki, które naprawiały to. To jest plusik. Kolejna mina pojawia się z przodu, zakopuje się i teraz będziemy mieli rozwalonego najprawdopodobniej sobie sztanka. Tak też jest. Oczywiście budynki mógł tutaj podnieść bez większych problemów. Dobra, pięknie. On na tor atakuje. Oj, no... To nie jest dobry pomysł, żeby tak atakować. Chociaż co jest zabawniejsze, masz szybszy... Dobra, cofnął się. Czekajcie. Armory jest gotowe, więc miny już nie widzi, bo armory się skończyło robić. Piękne. Proszę Państwa, przepiękna sytuacja. I jak to będzie tutaj dalej wyglądało? Oczywiście minerały po obłóczynach gdzieś tam są odłożone. I kolejna mina podchodzi jeszcze bliżej. Nikt jej nawet nie atakował. Kolejny Sichang zniszczony. Teraz czekam, aż faktorka zostanie rozwalona. To pewnie zbyt długo nie potrwa. Ja chciałem powiedzieć, że Onator mógł podnieść swoje budynki i dawno temu polecieć. Kalek wygrywa ten mecz, proszę Państwa. Mamy pierwsze spotkanie drewnianego przedszkola, które wyszło tak... Boże jedyny. Jak ja tęsknię za czasami złota. Naprawdę, złoto było takie piękne. Takie właśnie fajne akcje się pojawiają. Teraz już takich akcji nie ma. Nie ma już takich akcji. Człowiek kiedyś mógł przyjść, pograć, pobawić się. Było śmiesznie, było zabawnie. A teraz przypał lipa i tak dalej. Cicho, uwaga, nie przestraszcie się. Możliwe, że pokażę wam się na kamerze za chwilę. Czy mam czapeczkę? Nie mam czapeczki. Kurde, no, ale dobra. Uwaga. Zaraz może będzie... Z Australii. No dobra. No to do zobaczenia z Australii. Tak, jestem łysy, widzę, sam to widzę. Kiedyś sobie zrobię przeszczep włosów. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego. Mam nadzieję razu, że ten pasek, co jest tutaj, będzie się wypełniał za każdym co w tygodniu. No to wtedy będzie jakiś nowy odcinek raz w tygodniu. Na razie, cześć. Gdzie to się wyłączyło, bo nie pamiętam.